Drodzy Państwo, w studiu jest z nami dzisiaj Kozi? Kosi, tak jest. Kosi Łapci. Powiedzmy. Zespołu JWP. Słuchaj, witamy Cię. Witamy Cię serdecznie. Słuchaj, zajmujecie się rapem, hip-hopem czy wszystkim po trochu? Hip-hopem. A czym się różni hip-hop od rapu? Ja przepraszam Państwa bardzo. Większość z Was zapewne wie, czym się różni. Ja czuję się troszeczkę ignorantką i głupio mi się pytać naszego gościa o to. Ale myślę, że tak no przy okazji nie mogłam się powstrzymać. Przynajmniej dowiemy się szczegółów. Tak, no generalnie hip-hop to jest kultura, która powstała, jak wszyscy wiemy, w Nowym Jorku. Łączy elementy breakdance, graffiti, DJing i rap. Rap jest elementem kultury hip-hop. Aha, czyli to jest wszystko połączone, prawda? Jakby korzenie są takie, że gdzieś powiedzmy, że to jest połączone. No, w dzisiejszych czasach trochę się to rozjechało, bo rap z racji swojej popularności zostawił z boku swoich braci, nie wiem, writerów, b-boy, DJ, gdzieś tam powiedzmy. No, nie chcę tutaj uogólniać, bo są zespoły, które dalej mają jakieś tam koneksje z hip-hopem, a są zespoły, które robią rap, które się wywodzi z hip-hopu gdzieś tam, a robią totalny mainstream i nie patrzą na kulturę hip-hopową. Czyli właśnie. A wy się trzymacie w kulturze hip-hopowej? My jesteśmy dość blisko kultury hip-hop, bo nasza grupa wywodzi się ze środowiska graffiti, tak się zaczyna nasza przygoda z hip-hopem. Oczywiście najpierw była muzyka, z której słuchaliśmy, deskorolka, potem pojawiły się... A czego słuchaliście? Hip-hopu. Ale kogo? No, pierwszy wykonawców, których ja słuchałem, to było Beastie Boys, Public Enemy, Funk Du Beast, House of Pain. No właśnie, a ty pochodzisz z Warszawy, więc to jest jednak do Nowego Jorku kawałek, prawda? Więc no, co jest waszym źródłem inspiracji, pomysłów, czego czerpiecie? Wszystko, cały świat. Książki, muzyka, nie wiem, architektura. Czyli okazuje się, że ta Warszawa nie jest aż tak daleko. Świat wiadomo się zmniejszył. Odległości są de facto coraz mniejsze przez to, że latamy samolotami, samoloty są coraz tańsze i my mamy coraz więcej pieniędzy w tej Polsce mimo wszystko. Więc świat się zmniejszył i możemy sobie podróżować i to jest fajne, nie? No poza tym chyba z tego, co wiem, z tego, co się orientuję, Warszawa jest właściwie no, dobrym ośrodkiem hip-hopu teraz, prawda? Tak. Takim bardzo prężnym, bardzo aktywnym i naprawdę wyrasta na lidera w tej części Europy. Tak mi się wydaje. No. Warszawa jest tym dobrym miejscem do robienia hip-hopu. Jakoś hip-hop u nas zażarł lepiej, nie wiem, niż chyba w Pradze, niż w innych miastach, w Budapeszcie na przykład. I jest fajnie, no ogólnie w Polsce jest fajnie, jest duży teraz popyt na hip-hop, pewnie za sprawą też słynnego filmu Jestem Bogiem albo coś, ale oprócz tego też był czas na to, bo były dwie fale, była pierwsza fala hip-hopu tak 10 lat temu, był boom, media nas pomijały, aczkolwiek nie do końca, trochę nas eksploatowały, nie płacąc nam za to pieniędzy, Viva MTV i tak dalej, Viva MTV, wszystko wiesz, moje teledyski latały wiesz, na Viva MTV. Nie zobaczyłem złotówki za to i pewnie nie zobaczę nigdy, ale nawet nie o to chodzi, nie mam tutaj żalu. Potem będziemy się tym zajmować kiedyś, zobaczymy. Tak. Potem ten boom na hip-hop trochę zszedł, upadł. 2005 skończył się ten boom. Płyty się trochę zaczęły gorzej sprzedawać. No i tak od 3 lat mamy znowu... Renesans. Płyty się dobrze sprzedają i tak naprawdę wszystko zrobiliśmy sami poza wsparciem kogoś z zewnątrz. Ile macie własnych płyt? Trudno powiedzieć jako grupa. No ja nie mamy dużo płyt. Jako grupa nagraliśmy PCP w 2004 roku. To był projekt Północ, Centrum, Południe. Wielki sukces. Spory z tego, sukces co tej płyty. No, wielki sukces. No, wielki sukces, taka właśnie, sukces. Wielki sukces taki, że teledyski latały non-stop w Viva MTV, a my nie mieliśmy nic z tego. No tak, ktoś miał z tego sukces. Ale sobie, no. Po świecie jeździcie. Tak, jeździmy, to Europa, sami, no ludzie. No to... Dbamy sobie o to sami, wiesz. Ale kto was słucha tam? My nie jeździmy po świecie, żeby nas słuchali, wiesz. My jeździmy po świecie, bo podróżowanie kształci. Lubimy podróżować. A poza tym daje fan, świat. Nie? Potrzebujemy też nowych miejsc do robienia klipów. Nowego światła, nowej architektury, nowych ludzi i tak dalej. Wow, no imponujące, powiem szczerze. Ja czytałam wasze teksty, przygotowywałam się do dzisiejszej rozmowy. I naprawdę... Nie czytaj naszych tekstów, bo słuchaj ich przede wszystkim. No ja wiem, ale tak stwierdziłam, że przeczytam, żeby wiedzieć, że to jest na pewno to słowo, które by się tam usłyszało. Bo teksty często są źle przepisane w internecie. Więc jak czytasz tekst na tekstowo.pl, to prawdopodobnie... Nie, to nie było tekstowo.pl. No to nieważne, jakie tam inne. No co drugi wers jest przeinaczony.
zaskoczony, wiesz, ja już tak, takie głupoty tam czytałem. No to dobrze, no to powiedz w takim razie, głównie ty piszesz. Ja to chciałam was pochwalić właśnie. Nie, no, nie, każdy nie. pisze teksty, każdy pisze swoje teksty za siebie. Swoje teksty, każdy reprezentuje tutaj siebie, no. Ma swój styl, rozumiesz. A co jest waszą inspiracją do pisania tekstów? No wszystko jest inspiracją. Życie. Wszystko jest inspiracją. No, począwszy od muzyki, przez filmy, książki, codzienne życie, dobra, architekturę, podróże. Wszystko, co nas otacza, może być inspiracją. No, nie taką bezpośrednią, że teraz usiądę i napiszę piosenkę o tym, co czytałem. Albo... Tak. Jak cię natchnie, to napiszesz. Jest cała wrażliwość, która we mnie siedzi, wynika z tego, co widziałem, co przeżyłem i co myślałem, prawda? A co czytasz? W ogóle czym się, czy jaka jest twoja ulubiona literatura? Co ojej, tak, bo książkami wiesz... jest trochę problem, bo mało czytam ostatnio. Aczkolwiek zacząłem znowu czytać. No. Teraz czytam akurat opowiadania Gombrowicza, bo się złożyło tak, że teraz... To będzie dobra inspiracja. Nie, no Gombrowicza czytałem już, wiesz, tak. No, nie jest pierwszy raz z Gombrowiczem, nie jest, to jest moja styczność pierwsza, ale teraz się złożyło tak, że mieszkam od pół roku na Saskiej Kępie w mieszkaniu taty mojej dziewczyny obecnej, którą kocham i pozdrawiam. I tam jest mnóstwo książek, jest po prostu całe mieszkanie z książkami zawalone, a do tego miałem wypadek na snowboardzie w tym roku, więc miałem pół roku leżenia w łóżku. No to nie ma nic lepszego. Nadrabiałem zaległości literaturą związane. Bardzo fajnie. A powiedz mi jeszcze, do Nowego Jorku przyjechaliście z koncertami, prawda? Występowaliście na Manhattanie, co jest olbrzymim sukcesem dla polskiej grupy hip-hopowej, bo chyba jako pierwsza grupa wystąpiliście hip-hopowo. Jako pierwsze, wiadomo, że to wynika z tego, nie z tego, że nas zaprosił burmistrz Nowego Jorku na Manhattan, tylko dlatego, że Grammys Promotion się postarali, żebyśmy zagrali w fajnym miejscu. I było fajnie, no. Jakby sukcesem jest to, że ktokolwiek w ogóle na to przyszedł. No. Według mnie jest sukcesem to, że przyszło 200 osób na nasz koncert. Wow, a na Manhattanie to jest okej. To byli sami Polacy, czy też Amerykanie? I też było też trochę chyba jakichś innych nacji, nie wiem, czy byli Amerykanie. No tutaj to zawsze, to nie ma innej opcji po prostu, tak, żeby nie było innych nacji. Nie, ale głównie byli Polacy, wiadomo, nie? Bo jakby gramy tu dla Polaków. No. Nagrywam po polsku. No, w tej kwestii jesteśmy ograniczeni. No. Muzyk jazzowy, może odnieść sukces i grać sobie codziennie tutaj w kawiarni gdzieś. Nie, no wiesz, to język ogranicza tak samo, jakbyście byli poetami albo jakbyście byli pisarzami. Tak, wiesz, ale to... wykluczamy pisanie tekstów rapowych po angielsku. Mm-hmm. I prawdę mówiąc, nie mam zbyt dobrego zdania, to może nieładnie powiedziane, ale nie interesują mnie polscy wykonawcy, którzy piszą teksty po angielsku. Niezależnie od tego, jaki gatunek muzyki wykonują. Jest to dla mnie, pomija się z celem po prostu. No tak, tym bardziej, że stwierdzałeś wcześniej, jak rozmawialiśmy, że jest taka zasadnicza różnica między pisaniem, tekstami angielskimi a polskimi w formie. No jest, to w przypadku rapu jest na pewno duża. Po pierwsze właśnie te kanony pisania są już gdzieś w Stanach bardzo utarte. Zużyte. Tak, już są od wielu lat i rap już jest od 79 roku, więc już kolejne pokolenie raperów wyrasta w czymś, co jest rozwinięte. U nas też już jest lepiej, bo teraz nowe pokolenie już rapuje trochę lepiej niż moje pokolenie, wiesz. Nie da się tego porównać, bo to jest jakby, są inne te teksty teraz nasze, były prostsze może trochę, my dopiero przecieraliśmy szlaki, ale teraz jest jakby trochę wyższy poziom tego składania wersów, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Teraz 18-latek już żyje w tym, ma 18 lat, rap w Polsce jest tak od 15 lat mniej więcej. To on już słucha, miał 15 lat, to już było dużo klasyków, już dużo płyt, jego starszy brat już przestał słuchać. A on i teraz żądają, czy wymagają czegoś więcej, prawda? Kozi. Zespół nazywa się JWP. Skąd ta nazwa? Spróbuj rozwinąć tę nazwę, żebyśmy zrozumieli. Jakby geneza tej nazwy polega na tym, że my w 96 roku założyliśmy grupę JWP i to była grupa crew graficiarskie, graffiti. To był nasz pierwszy krok hip-hopowy. Zrzeszała imiona, czyli ksywki z Bielan stricte. I pierwszym rozwinięciem było Jaśnie, Wielmoże i Panowie. Ale głównie chodziło o znak graficzny. Podobały nam się litery J, W, P, jakoś... Tak. I ich zestawienie. Tak, a potem z tego ta grupa ewoluowała. Wiele osób z grupy robi coś innego. Ktoś siedzi w Meksyku, ktoś w Hiszpanii, ktoś w ogóle się już nie zajmuje hip-hopem. Jakby trzonem w tym momencie związany z muzyką to jest Ero, Whistle, Szczur, ja. Plus jeszcze Meat, który maluje, plus Goal, który maluje, młode pokolenie writerów, którzy nas teraz zastąpili. Już też nie tacy młodzi, ale młodsi od nas. JWP to jest numer jeden w Polsce. Każdy może sobie rozwinięcia chce. Są też bardziej drastyczne rozwinięcia.
Proszę sprawdzić. Każdy może sobie dojść. W Wikipedii można sobie wygooglować. To wyskoczy samo. Tak jest. A słuchaj, byliście teraz, przyjechaliście do Nowego Jorku nie tylko na koncerty, ale także, aby, tak jak mówiłeś wcześniej, nagrać teledyski, ponieważ nagrywacie teledyski w różnych miejscach na świecie. Tam, gdzie jesteście, nagrywacie teledysk, nagrywacie materiał. No na Brooklynie nagrywaliście coś, prawda? Opowiedz o tym, co robiliście. No teraz przyjechaliśmy do Stanów tak naprawdę na koncerty, ale ponieważ nie chcieliśmy tracić tego czasu tutaj tylko na wypoczywanie między koncertami. Wzięliśmy ze sobą zaufanego człowieka, który, wiesz, ma dobry gust i dobre pojęcie o robieniu klipów i dobrze się z nim też rozumiemy na stopie prywatnej. No i robimy tu klipy. No, zrobiliśmy tak naprawdę tutaj 3 klipy w międzyczasie. Jeden klip nagraliśmy numer z takim raperem Freeway z Filadelfii. To jest takie nieoficjalne info. Z tego, co wiem, ale myślę, że już tam pierwsze przecieki poszły, więc tak, można o tym mówić. Pewnie, że tak. Ukaże się ten numer w połowie września, wyjdzie teledysk do tego numeru, właśnie JWP Freeway. Perkusję tam żywą dograł perkusista Jamiroquai. Fajna kooperacja. A chcecie współpracować z Amerykanami jeszcze? Jakoś my już mamy trochę rzeczy z Amerykanami, wiesz. Mamy, tak jakby, jako grupa to można podsumować, to mamy kawałek z Thermanology, z Rexem, z Lil Dapem, z Group Home. I teraz mamy ten numer Freeway'em, coś może jeszcze, nie pamiętam. Tak. A nawiązaliście tutaj jakieś kontakty, które mogą wam zaowocować późniejszą współpracą? Czy? Mamy tam kontakt właśnie z ekipą z Filadelfii, którą poznaliśmy. Tak. Tam mają dobry hip-hop. Aczkolwiek te kontakty teraz są dużo prostsze niż kiedyś. No, jest mail, no tak, mamy jest, kontakt z promotorami z Berlina też. Ja organizuję w ogóle imprezy w Warszawie i sprowadzam artystów też ze Stanów. Ty dużo robisz, człowieku, strasznie dużo. Poza pomijając fakt, że grasz, że śpiewasz, że piszesz, że malujesz, to jeszcze na dokładkę projektujesz. No, no właśnie, opowiedz coś i firmę nam prowadzisz, o tym. Projektuję. Opowiedz o swojej firmie. O tym mówisz? Jestem grafikiem, czy co? Nie. Nie, mówię o twojej firmie odzieżowej. No to tak, firmę mamy odzieżową JWP, www.jwpcrew.pl. Zapraszam na sklep internetowy. Nie wysyłam paczek do Stanów, ale możecie sobie obejrzeć, co tam. Naprawdę? Mamy. Nie chcesz wysyłać nic? Nie, no bo to jeszcze, wiesz, w powijakach jest. Jakby biznes tutaj się rozwija i biznes odzieżowy dla nas jest na dalszym planie. Troszeczkę. Najważniejsze jest zrobienie muzyki. Ale koszulka jest wasza, ta, którą masz na sobie. Nie, teraz. To jest koszulka moich kolegów Panorama. To jest deskorolkowa firma. Jak mamy tu warszawską syrenkę. No bardzo śliczne. Współpracujemy z tą firmą, robimy różne kooperacje. Nasze rzeczy się sprzedają w całej Polsce, już tam w kilkudziesięciu sklepach w całej Polsce, ale cały czas jakby to jest jeszcze. I mówię, że dzieciaki noszą polskie produkty, tak. Polskie koszulki, polskie tak ubrania. To jest bardzo fajne, bo tak, tego wcześniej nie było, prawda? Dzieciaki noszą. A to jest taki trend ogólny, taka no moda? Po prostu jest tak, jest fajnie. No. Fajne jest to, że mamy jakby też swój design, swoją modę, która jest oparta na tej modzie, która powstaje tutaj, gdzieś tam, nie? Bo to są jednak koszulki, t-shirty z nadrukami, ale jednak są polskie nadruki. Świetna koszulka, ja bym taką mogła mieć. I jaram się tym, że mamy jakby też swój, wokół naszej muzyki, swój też design odzieżowy. Możemy u ciebie zamówić taką koszulkę? Kurczę, no, nie przysyła do Polski. Niestety nie umiem. Zobaczymy nie na stronie. To może jak pojedziemy do Polski, bo to jest kupimy. Akurat nie mojej firmy, no właśnie, to jest moich przyjaciół. To jest firma deskorolkowa, która zajmuje się... A jeździsz na deskorolkach jeszcze? Kiedyś jeździłem na deskorolce, kiedyś już nie jeżdżę. Nie teraz łamałem kręgosłup 2 stycznia na snowboardzie. Już się dobrze czujesz? Tak. Czyli no dobrze się czuję, wiesz, że świetnie występuje, się świetnie czuję, świetnie wygląda. Dobra, Janusz, okej. Okay. Kasiu, słuchaj, musimy kończyć. Bardzo, bardzo miło było cię gościć w naszym studiu. Tylko powiedz, bo jedziecie dalej, bo no w Nowym Jorku występowaliście. Tak, jedziemy do Toronto, gramy 9 w Toronto, 10 w Chicago. No proszę państwa, kto chce zobaczyć, jak Kosi i jego koledzy występują na żywo i o czym śpiewają, jaką energię ze sceny emitują, to trzeba tam jechać. Tak jest. A zapraszam. Gdzie można się dowiedzieć czegoś o terminach koncertach i koncertów i miejscu na Grammix? To na Facebooku trzeba sprawdzać. Facebook JWP Crew to jest nasz fanpage oficjalny, a eventy są pozakładane nam. Grammix Promotion, tam są informacje o tych koncertach. Ja niestety nie pamiętam tych nazw. No. To zadbamy i wyświetlimy na dole, proszę państwa. Szukajcie tutaj teraz tego napisu, który idzie na dole. Fajnie. Okej, Kosi, dzięki wielkie za wizytę. Super, w studiu. Dziękuję. Życzymy powodzenia. Dziękuję. Cześć, miło było.